Paryża do Chicago. No każdy kieruje pierwsze kroki właśnie do centrali Radia Maria, do ojca Zbyszka pytać i te pielgrzymki, które trzeba zorganizować, oczywiście przy współudziale sióstr, prawda. No to wszystko jest tak imponujące, że ja się zastanawiam nieraz, skąd tyle sił w ojcu Zbyszku. I no zresztą też wiem, że ojciec Jacek podobnie, prawda, postępuje, bo bywam też i w Kanadzie, prawda, i tam rodzina jest i no ale to panie Janku, ja nie mam jeszcze takich wielkich możliwości, żeby te skrzydła tak rozwinąć, jak to pan powiedział o ojcu Zbigniewie czy Zbyszku, także... Ale będą z tego, co słyszę, prawda? Słyszę, że będą, no. I oby tak się stało, czego życzymy, prawda, też dla ojca Jacka i dla Polonii Chicagowskiej, prawda. No, niech mnie Pan Jezus błogosławi w tym wszystkim i żeby się dalej rozwijało radio tutaj u nas i u Was w Kanadzie. Pozdrawiam, widziałem na pielgrzymce Radia Maria właśnie na Jasnej Górze. Serdeczny Bóg zapłać za udostępnienie, za możliwość wyrażania tych swoich słów. Bóg zapłać, panie Janie. No, niezręcznie mi tak tutaj się wypowiadać, no, ale na pewno nie byłoby tego wszystkiego, gdyby też nie inspiracja ludzi, gdyby nie oczekiwania wiele osób, ale także właśnie te osoby, które uczą, które po prostu dzielą się swoim doświadczeniem. No a to zostaje. Tak kiedy sobie żartowałem, ugotować się bigos. No chyba każdy potrafi, tylko musi umieć czytać ze zrozumieniem. No jeśli ma trochę pamięci, jeśli zapamięta właśnie jakieś doświadczenia i potem potrafi je wykorzystać, to na pewno wiele rzeczy można zrobić. Pewno trzeba przy tym chcieć, ale przede wszystkim trzeba mieć dla kogo to czynić, a więc przy współpracy, przy ogólnym zainteresowaniu, przy tym, jeśli się widzi, że to służy, że ludzie na to czekają, wtedy i Pan Bóg daje siłę, a na pewno Duch Święty podsuwa pomysły. Także tak to się dzieje. No i dodajmy, że Pan Jan, właśnie Pan Jan Żółtek, to jest także to jest też człowiek instytucja, bo miałem też okazję być, kiedy to był ten Dzień Polski dla nas, ojciec Zbigniew, ty gdzie wyjeżdżałeś chyba i jakoś tak było, że tam akurat ja miałem okazję być, no to wiedziałem, o co chodzi tam, prawda? Że jednak pan Jan i jeszcze wielu tam ludzi właśnie w Lemant ogromną pracę zrobiło, żeby właśnie tutaj przygotować i polską szkołę, i ten Dzień Polski, i pokazać, i to jest to oddziaływanie na dzieci, na młodzież, ale właśnie tu jeszcze raz wracamy do tego punktu. No, gdzie są ludzie, którzy coś chcą zrobić, którzy są także odpowiedzialni, systematyczni, wytrwali, no to tam się dużo dobra ma szansę stać. Radio Maryja, halo. Nie wiem, tylko Polonia jest wszyscy, czy mają zawsze kibicę? Teraz i zawsze. Czy już można? Jesteśmy na antenie. Proszę przedstawić się i zapraszam. Witam serdecznie ojca Zbigniewa, ojca Jacka, ojca Benedykta, a szczególnie witam ojca Jacka, bo u nas tu był wielu, my pamiętamy to A pani ma na imię? Teresa, mówię, bo mam pani Teresa, z Wielunia, tak? Tak, słucham to wszystko bardzo z ciekawieniem, słucham to wszystko, jak to tam na tej obszernie zawodami, co się tam dzieje. To jest bardzo wszystko ciekawe. No i tak bym też pragnęła, żeby tam Polonia jednak się nie dzieliła. Jedną, żeby była. Tak jak i u nas w Polsce, no też jest trochę naród podzielony, to mnie bardzo boli, się modlę, ale za Polonię też się będę modlić, bo tam nie mam nikogo za Bożą, ale chciałam jeszcze to wrócić, jeszcze o sobie Zbigniewie, jeszcze wspomniał z telewizji o służbie zdrowia, że tam jest tak drogo. Proszę ojca, u nas jest też drogo, służba zdrowia kosztuje, jak ktoś się chce wyleczyć. Jedynie to mamy darmo, tak jak idzie do rodzinnego lekarza, no to receptę napisze, się nie płaci wizyty.
przyszedł do tą wodą, żeby się tam, no jakoś te, ojca Zbigniewa to znam w telewizji, tam to słucham, to jak mi powiedzieli, daleka, to jest też ciekawe. No wszystko jest bardzo ciekawe w tym naszym kochanym radiu i telewizji. I życzę błogosławieństwa Bożego wszystkiego dobrego i ojcu wszystkim. No, szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zapaść Pani Tereso. No więc rzeczywiście jest to problem. To mi się wydaje, że to w wielu państwach i to bolesne jest to i trudno nam jest o tym mówić, że jeśli patrzy się z boku, to ma się wrażenie, że jest to jakieś przygotowane działanie i jakby to nazwać, taka tajemnica Poliszynela, że no niestety, starsi ludzie już są niepotrzebni, oni są ciężarem dla społeczeństwa, a więc jeśli nie przeszła eutanazja, bo się wiele osób i środowisk buntowało, no to my w ten sposób sprawę rozwiążemy. Obym się mylił i bardzo trudno mi wypowiadać te słowa, ale takie właśnie jest wrażenie i to nie jest tylko moja opinia, ale wiele osób, szczególnie gdy są w podeszłym wieku, gdy zachorują, właśnie tak mówią. No mówię, oby to nie była prawda, no ale musimy się na pewno modlić, a gdzie się da, to właśnie wspierać tych, szczególnie w samorządach, którzy są odpowiedzialni za szpitale, za pozyskiwanie środków, żeby no, było lepiej. No i dodam do tego, że także to prawdawstwo, które tu i tam na świecie wchodzi, także i w Kanadzie, przecież to były te protesty o ustawy, kolejne ustawy o wspomaganym samobójstwie, czy po prostu jest eutanazja. Ale także i przy tej okazji też spotykało się wielu ludzi. Spotkałem między innymi pana Sławka. To jest takie młode małżeństwo w Mississauga, czy tam innych również. No i też żeśmy ostatnio rozmawiali też na pikniku, nie Radio Maria, poruszając różne tematy i tak dalej. No i potem padło pytanie i pan Sławek właśnie mówi, zastanawiamy się nad powrotem do Polski. Dzieci tam, prawda, trójka dzieci i tak dalej. Ale mówi tak, no jeszcze poczekamy tą kadencję i jeżeli następna się zacznie, tak będzie, no to według jego wyczucia, według tych informacji, które on posiada, to do Polski wrócimy. No i właśnie tutaj to jednak pokazuje taka postawa, czy takie marzenia, takie myślenie pokazuje jednak, że my jeszcze jesteśmy tutaj w Polsce w pewnych takich bardzo zasadniczych sprawach, jak chodzi o ustrój państwa, życia społecznego, tak dalej, jesteśmy w stanie zapewnić, prawda, to podstawowe bezpieczeństwo, że idziesz, prawda, do szpitala i nie boisz się, że jednak z niego bezwiednie już nie wrócisz, no bo ktoś za ciebie o czymś tam zadecyduje, żeby tak czy siak zrobić. Także no warto też i tutaj w tym temacie być i jakoś się szukać razem, znajdować, rozmawiać, prawda, no i w ten sposób też możemy świat trochę przemieniać. Radio Maria, wsparciem dla emigracji. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do naszych rozmów. Zapraszamy Państwa do ich współtworzenia. Naszymi gośćmi ojcowie Zbigniew Pieńkos i ojciec Jacek Cydzik, posługujący dla Radia Maria i całej rodziny Radio Maria w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Radio Maria Wsparciem dla Emigracji. Słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego Głosu w naszych domach, czy to w Polsce, czy to poza granicami naszej ojczyzny. Wszędzie, gdziekolwiek ktoś chce nas słuchać, to może. Prosimy, halo. Niechodzi po stronę Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówię do Zetnicka. Prosimy Panie. Tomasz Mikołaj, ojca Zygmiewa. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Dziękuję, ojcze Jacku, ojcu Zygmiewie, dziękuję, że Ty poświęcacie dla całego świata. Wiesz, ojciec, wiesz, Piotr mówi, że 5 lat jest na tym, w Ameryce, tak? No to... Halo? Tak, no ojciec Jacek jest 5 lat w Kanadzie, a kiedy Zygmiew 14 lat w Chicago. Taka jedna słucha programu, to włączyła radio, bo ja tam już mam telefon. Ojciec Jan Gileton został pozdrowiony przez ojca Jacka. Ojciec Jacek przekazał pozdrowienie. Oczywiście. Tak, i był akurat pozdrowiony go. Nie. I jeszcze chciałem pozdrowić księdza tego Piotra ojca Andrzukiewicza. Dziękuję Mariusz, pozdrawiamy też gorąco. I niech te pozdrowienia dojdą do księdza Jana Gieriatowicza, który też był obecny na naszej pielgrzymce rodziny Radio Maria 25 na Jasną Górę. Prosimy, halo? Radio Maria? Halo? Radio Maria, halo? Teraz i zawsze. Mówi Barbara z Gdańska. Ja chciałam podziękować za... audycję słucham przez Radio Maria często w nocy. No i wtedy słucham właśnie tych nocnych programów, które są nadawane z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Bardzo dobrze. Właśnie. I bardzo to przeżywam. I muszę powiedzieć, mimo jakoś najbardziej na sercu, leży mi właśnie moment, kiedy po drugiej stronie półkuli jest modlitwa i tak jak słyszę, jest modlitwa, jest taka jedna dziesiątka różańca. No i chciałam zapytać, czy ta jedna dziesiątka z pięciu części, znaczy jedna część, jedna dziesiątka z części. Chciałam zapytać szanownych ojców, kochanych, czy nie dałoby się jeszcze te cztery części, byśmy mieli jedną całą tajemnicę, poprowadzono i wtedy by było tak jakby pięknie i wspaniale. No, to moje głębokie pytanie. Ja muszę pani powiedzieć tak, że tutaj w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, w Chicago to mogę też powiedzieć, ponieważ tam bywam od czasu do czasu. Modlimy się na różańcu, w kościołach, na spotkaniach naszych odmawiamy cały różaniec. Natomiast program radiowy to jest tylko ta jedna godzina. I gdybyśmy tam odmawiali całą część różańca, to byśmy nie mieli już czasu na to, żeby jeszcze podać te, prawda, ważne informacje. Także, ale no też jest, ufam, że jest to zadanie domowe. No tak, ale też ufam w to, że pani później do tej jednej dziesiątki jeszcze modli te cztery brakujące. To może takie zadanie domowe bym dał. Gdybyśmy byli bardzo tak ściśli w tych dziesiątkach różańca, bo tuż nie po raz pierwszy, ojcze Jacku, ojcze Zbigniewie, liczymy te dziesiątki na naszej antenie, to potrzebujemy jeszcze trzech do odmówienia indywidualnie, ponieważ kolejne dziesiątek różańca odmawiamy podczas apelu jasnogórskiego. No tak. A zatem trzy części różańca odmawiamy w całości na antenie Radio Maria w programie porannym, południowym o godzinie 20:20 i potem dziesiątka w ramach apelu jasnogórskiego i w ramach programu dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. No to jest też taki, to jeszcze gorliwość, taka gorliwość nasza, ludzi, naszych słuchaczy. Dobrze. Tak. Że ta gorliwość polega właśnie na tym, że chcemy, by na antenie był cały różaniec, cztery części. Na tym zależy naszym radiosłuchaczom, całej naszej rodzinie radiowej, a my nie ustawajmy w tych wsparciach takich indywidualnych, poza tą modlitwą na antenie Radia Maryja. Pamiętam takiego księdza jednego, który żegnał mnie na samym początku radia, gdy przybyłem, żegnał mnie po pewnej transmisji, mówi: ojcze, gdy ja słyszę, że wy jesteście w drodze na transmisji, gdy macie wracać, ja idę do kaplicy, odprawdzi mszę świętą wasze intencje, o wasze bezpieczeństwo. Więc oprócz tego, co się dzieje na antenie Radia Maryja, jest też nasza indywidualna pobożność
gorliwość i troska o Radio Maryja. No ale to jest ojcze Zbigniewie też ciekawe, taki przyczynek do tego, żeby też pokazać też, jak to funkcjonuje, że rzeczywiście my na tych, no bo to się tak mówi szumnie, spotkania Radio Maryja, tak, a bardzo często to po prostu polega na tym, że spotykamy się, odmawiamy różaniec, to jest pięciu braci męczenników w Chicago, czy na Scarborough w Toronto, jak się prawda, spotykamy, czy gdzie indziej. Prawda. Także to jest ta modlitwa praktycznie. I popatrzmy, że modlitwa nas łączy, że modlitwa jest w naszym życiu nie tylko obecna, ale jest czymś istotnym, ważnym. Zauważmy, że jak to powiedział święty Jan Paweł II, potem poznać też to medium katolickie, że tam jest modlitwa i katecheza. Czyli my możemy powiedzieć tak, że jako radio, ale też jako rodzina tego radia, my staramy się trwać w tym głównym nurcie katolickim. I właśnie tutaj stąd też i to pytanie, na które tak tutaj odpowiadami nas prowokowało też do takich refleksji. Nawet w reżyserce Radio Maria mamy specjalny przykład ogłoszenia USA i Kanada. I tutaj jest ogłoszenie ostatnio świeżo od ojca Jacka, komunikat konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. Zaproszenie na uroczystości odpustowe Midland. O tak, to dodamy, że będzie właśnie już tu z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gadeckim i władanie też zamieniłem na Jasnej Górze, że czekamy na niego, bo on będzie teraz w tym roku głównym przewodniczącym tej pielgrzymki i tam już wszyscy z taką radością oczekują, że na to spotkanie rusza pielgrzymka pieszo, na którą można iść w całości, bo to na ile parę dni, można tylko na dwa dni, można na jeden dzień iść, na pierwszy dzień, czy na ostatni, to jak ktoś chce. Jest taka strona internetowa, nie pamiętam dokładnie jej, ale to po prostu pielgrzymka Midland trzeba wpisać i wtedy tam wchodzimy na to i tam te informacje są podane. Natomiast tak normalnie ci, którzy nie idą na pieszej pielgrzymce, czy nie jadą w rowerowej, to sobie właśnie w tą niedzielę przyjeżdżają rano. I tam od 9 już jest spowiedź, później nabożeństwo, msza święta o 11, chyba 30 i dalsze tam uroczystości, także zapraszamy serdecznie wszystkich. Radio Maria, prosimy. Miłujcie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię słucha. Teraz i zawsze. Mówi Ewa z Niemiec. Więc ja chciałam przede wszystkim Panu Bogu podziękować za to, że jest takie radio i że ile ono znaczy? Ja jestem na emigracji już ponad 30 lat i żałuję bardzo, że radio tak późno powstało, bo właściwie zaczęłam go słuchać, jak było na falach krótkich nadawane i to była pierwsza możliwość słuchania Was. Ale jak Seneca powiedział, że najtrudniejszy los człowieczy to jest los emigranta, to sobie możecie wyobrazić, co znaczy Radio Maria dla emigrantów, bo to, że ludziom chorym, że samotnym, że w Polsce jest bardzo potrzebne, to jest wiadoma sprawa, ale biorąc pod uwagę emigrację, to ono jest potrzebne ileś kroć razy więcej i porównać Was do chleba powszedniego to jest mało. Po prostu nie da się przecenić tej roli i tej wdzięczności, jaką wszyscy Polacy i emigranci powinni Bogu składać modlitwy i dziękczynienia za Was, za Waszą ciężką pracę. Nie zdążyłam Was wszystkich pozdrowić, ale ta rodzina Radia Maryja to jest coś więcej właściwie często niż własna rodzina, niż rodzina po prostu znajomych, przyjaciół. To jest coś, czego się nie da opisać, jak emigranci przeżywają kontakt z Radiem Maryja. Ja dodam jeszcze tylko, że ja nie byłam w Polsce od tego czasu. I tak to, któryś z ojców powiedział, że już tak w Polsce jest dobrze i tak dalej, to nie zawsze tak jest, jakby to wyglądało. No ale być może, że kiedyś się jeszcze wybiorę do tej Polski, jak będzie już naprawdę wolna. No, a póki co, to dzięki temu radiu to żyję nie tylko ja. Ja spotykałam się tu z różnymi ludźmi. Zresztą z ojcem Jackiem spotkałam się kiedyś w Dortmundzie na pielgrzymce, jak był tam kiedyś. Ale spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie tu czasami, bo różne są losy emigracji, ale jak nie mieli nawet na chleb, to powiedzieli, ja i tak na Radio Maria muszę zapłacić,
bo to jest dla mnie eklep. Jak ja będę miała tego radia, to ja mogę nie jeść, bo ja nie mam po co żyć. To są takie sytuacje trudne na emigracji i to chciałam przy okazji powiedzieć wszystkim, którzy się jeszcze wybierają na emigrację i może myślą, że tu jest łatwy chleb. To jest tragedia po prostu w porównaniu. Ja nie mówię, że w Polsce jest lepiej, że jest dobrze. No, no to pani Ewo, to myśmy w pierwszej części w telewizji właśnie też o tym troszeczkę mówili, że tak jak pani mówi, no los emigranta to jest los taki, no, no trzeba wiedzieć, że to nie będzie łatwe, prawda? Że to jest naprawdę bardzo trudny wybór i trudna decyzja, musi ktoś być bardzo już zdesperowany, żeby się na coś takiego szatnąć. No, jeszcze słówko pani Ewo, a jak Dortmund, jak teraz Dortmund żyje, całe przyjaciele Radio Maria i w ogóle? Ja przy okazji Dortmundu pozdrawiam wszystkich tam, ja jestem daleko od Dortmundu, ja byłam daleko wtedy 200 kilometrów, a teraz jeszcze jestem jeszcze dalej, bliżej Stuttgartu, także dokładnie nie wiem, co się tam dzieje, ale pozdrawiam wszystkich tam spotkanych ludzi w Dortmundzie i ojca. Ksiądz prałat Ryszard Mroziuk. Tak, tak. I tam około przyjaciół Radia Maryja. Tak, państwo Jurkiewiczowie. Tak, i pozdrawiam wszystkich i kapłana Jurkiewicza. Pozdrawiam. No tak, który... Tomka, prawda. Austrii jest chyba teraz. Ja nie wiem, miałam jakiś czas kontakt z nim, ale w tej chwili widać jest bardzo zapracowany, bo ja coś nic o nim nie słyszę, nie wiem. Tomek organizuje pani Ewo, jest jednym z takich no, głównych organizatorów redemptorystowskich Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, także na jego barkach. No w każdym razie bardzo pozdrawiam właśnie księdza Tomka, ojca Tomka i wszystkich, no nie brak mi słów, ja nie wiem jak wam dziękować za to i ja myślę, że Pan Bóg za wszystkich wynagrodzi, bo to jest to, co robicie dla emigracji i dla Polaków. To są sprawy nie do opisania, nie do zapłacenia, nie do wycenienia i w ogóle z całego serca Wam dziękuję za to. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie ojca dyrektora, przede wszystkim no i wszystkich pracujących, wszystkich świeckich, wszystkie siostry, bo ja wiem i całą rodzinę Radia Maryja, bo ja wiem, że to, co ojciec dyrektor zawsze powtarza, nie byłoby bez tej rodziny, tego radia. I nawet ci Polacy, którzy przyjeżdżają na tą pielgrzymkę i ten trud bycia w Częstochowie, to wszystko jest dla nas. Ja nie odchodziłam od telewizora przez całe dwa dni, właściwie i dwie noce. Nawet niemiecka telewizja transmitowała, ta telewizja siostry Angeliki transmitowała tą Częstochowę. Przypuszczam, że również Dni Młodych, Światowe Dni Młodzieży też będą transmitowane. No zobaczymy. W każdym razie za wszystko dziękuję serdecznie, wszystkich pozdrawiam i nie wiem, jak można Wam jeszcze dziękować. To pomodlić się zaraz, proszę. Modlę się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję pani Ewo i dziękuję też za to wspomnienie Dortmundu, ponieważ no ja tam jakby takie, no jeszcze będąc w Polsce w Radiu Maria, tutaj podkazując w Toruniu, człowiek tam się przyglądał i tam dopiero gdzieś tak poznawało się, co to jest emigracja, prawda? Poznawało się to wtedy, kiedy się spotkało właśnie tam z kapłanami, już pasterzami emigracji, ale także w tych rodzinach. Tutaj pozdrawiam pana Satadeusza i Grażyny Jurkiewiczów, Hanie, Gabrysię i córkę. Marek jest teraz w Polsce z żoną Edytą i prawda, i tak dalej. Natomiast tam też, pamiętam właśnie, tam spotykaliśmy się z panem Janem Czerwionką, tutaj znany swego czasu tu na antenie, prawda, wypędzony z Polski z bliźnie, prawda, na razie w grudniu 1981 roku. Bardzo tak mocno mu wypowiadał się przeciw, prawda, tutaj komunistycznym władzom. I później z pana Jana też odwiedziłem w momencie, kiedy Pan Bóg jakoś jeszcze położył na niego ten krzyż cierpienia, ale wtedy też pozwolił mu zobaczyć także wiele, wiele innych wspaniałych rzeczy. Także pozdrawiam żonę pana Jana, nie wiem, czy jak tam to było, już dawno nie miałem kontaktu tam, prawda, ale to było później, pamiętam, takie wzruszające, że ten sparaliżowany człowiek
dzwonił, czy to ktoś, żona mu pomagała, słuchawkę trzymała przy uchu, dzwonił od major Różaniec. No później, żeśmy się spotkali, już... Tak charakterystycznie kończył modlitwę zawsze. Tak, pozdrawiam moje kochane Radio Maryjne. No, myśmy się potem spotkali jeszcze na opłatku, kiedy już pan Jan mógł chodzić, prawda, już wstał z łóżka. No, także, no, to są takie historie, nie? I teraz tak na to wszystko nałożyć te problemy emigracyjne, o których my tu mówimy, nie? Jakąś tam samotność, oddalenie od ojczyzny, wyrwanie ze swojego środowiska. A jednak wielu ludzi jest takich, którzy mimo to się nie poddali, nie? Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria zawsze. Teraz i zawsze. I zawsze pozdrawiamy pana Juliana. Teraz i zawsze witamy panie Julianie. Pozdrawiam ich ojców, ojca Jana, ojca Jacka i ojca Zbyszka. Wszystko właściwie każdy powiedział, ale myślę, że chyba nie najbardziej zapomnieli o jednym. Zawsze mnie mówię w imieniu was, o tej właśnie duchowej stronie Radia Maryja. To jest naprawdę coś wielkiego. A ojcze Zbyszku, tobie chcę jakieś specjalne podziękowanie. Naprawdę, ojciec wie o co chodzi, więc będę mówić na radiu. I co chciałem powiedzieć, tak prawda, ojca poznałem właśnie w 2002 roku, to było na parku w Kosztorancji, kiedy ojciec pierwszy raz przyjechał do Ameryki. Właściwie ojciec Jan Król przedstawiał ojca nam wszystkim i tak gdzieś ojciec wpadł mi w oko, jako bardzo spaszny, że naprawdę widać ten owoc tego działania tutaj w Stanach i do ojca Zjadka w Kanadzie, że naprawdę wiem, że to co mówię, że nie mówię pięknych słów ani jakiś tam pochwał, bo nie potrzebuję cię pochwał, tylko po prostu to jest taka praca, żebyście wy naprawdę wiedzieli, jak ludzie się cieszą. Jest tu nas paru znajomych, słuchają, którzy słucha, tylko może się nie przyznaje albo nie zadzwoni. Bardzo są wam bardzo wdzięczni. Osobiście ja dziękuję ojcu Jacku, Zbyszkowi i wam wszystkim za to, co robicie. Myślę, że mówię to w imieniu do naszej bufalowskiej małej społeczności. To wszystko, ojcze Zbyszku, znamy się, więc to będę długo. Bóg zapłać, panie Julianie. No więc próbowaliśmy też to w czasie programu telewizyjnego, w tej pierwszej części naszych rozmów niedokończonych, właśnie pokazać. I ojciec Benedykt też na początku tej audycji powiedział, że to drugi wikary często właśnie w parafii. A więc to jest ta rola Radia Maryja, które przez modlitwę, przez katechezę, poprzez przypominanie chociażby nauczania naszego świętego, wielkiego świętego ojca Jana Pawła II, no, pomaga nam w tym, abyśmy szczególnie w trudnych chwilach, a takich na pewno na emigracji nie brakuje, nie tracili nadziei, abyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha, że nawet gdy tutaj na ziemi jest ten przysłowiowy czyściec, to życie nasze nie kończy się na Golgocie, nie kończy się na krzyżu, tylko przed nami perspektywa zmartwychwstania, a więc życia wiecznego. No i dodajmy tutaj, panie Julianie, dziękuję bardzo za to, jak pan w 2003 albo 2004 roku przyjął Radio Maryja również. No tak, akurat nie miał szczęście reprezentować w Buffalo. Nie wiem, czy pan pamięta taką historię, kiedy ukazał się album Dar na trudne czasy z okazji 10-lecia Radia Maryja. Ja wtedy przywiozłem te albumy właśnie tam do Buffalo, do księdza Tadeusza Bocianowskiego, którego też przy okazji bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję mu wtedy za tę chwilę tam na plebanii, za tą gościnę. I w pewnym momencie rano mieliśmy tam gdzieś już jechać. Pan Julian miał mnie odwieźć, nie pamiętam, do Detroit czy do Toronto, nie pamiętam już jak to było. I wpada człowieku pan Julian na plebanie 20 minut wcześniej i mówi, no całą noc nie spałem. Coś się stało. Popatrzcie, rewelacja. I otwiera którąś stronę tego albumu i pokazuje, a tam jest drukowane zdjęcie, z którejś pielgrzymek Radia Maryja na Jasną Górę w Polsce. I właśnie jest ten proboszcz, ksiądz Tadeusz Bocianowski na tym zdjęciu.
Także jak również i taka była sytuacja, że prawda, tu jak to pokazywało to, że żyjemy tym radiem, nie? Właśnie żyjemy, interesujemy się, a to dlatego, czy właśnie pan powiedział, panie Julianie, że to jest siła naszego ducha. Życie nie jest łatwe, nikt nie obiecywał, że łatwo będzie, ale idziemy, żyjemy, prawda? Co wiem, nie do końca nam się udało zarówno w telewizji Trwam zgłębić ten temat i też bodajże pani Teresa z Wielunia go rozpoczęła. Chciałbym was zapytać, a mianowicie o jedność pośród Polonii, Polaków za granicą. A mianowicie, bo z tego co słyszę, to Radio Maria jednoczy, Radio Maria łączy przez modlitwę, przez katechezę i przez ogrom tych spotkań, a jednak często słyszymy, że Polonia jest podzielona. Przyczyny tego podziału, dlaczego jest podzielona, czy to jest gdzieś w naszej mentalności, w naszej strukturze, czy są to jednak te czynniki, jak to, czy Jacku, słusznie minionego okresu i tych agentów, którzy byli i są często jako funkcyjni działacze rozbijanie, byśmy nie mogli solidaryzować się i dokonać tych wielkich dzieł, które okazuje się powoli, bardzo powoli, jednak skutecznie powstają przy Radiu Maryja i tam, gdzie rodzina Radia Maryja się gromadzi. Ja jestem z perspektywy, powiedzmy, 5 lat w Kanadzie już na emigrację, jak tak mówimy, ale także i tych doświadczeń, bo tutaj przypominamy sobie, prawda, jak to było jeszcze przed tym wyjazdem do Kanady, także na różnych tam miejscach, to mogę powiedzieć tak, że ja mam takie przekonanie, że to jest niesłuszne, błędne, nieprawdziwe powiedzenie, że Polacy to się mają we krwi, w naturze, że się kłócą. Nie? Gdzie dwóch Polaków, tam 5 partii politycznych. Tak? To nie jest do końca słuszne i prawdziwe, bo tak mi się jednak wydaje, że to jest właśnie ten spadek niestety po komunizmie, który był. I to właśnie wspomniałem przy okazji właśnie tutaj pana Jana Czerwionka, właśnie wygnany z Polski, ale to, co powiedział ktoś, biskup Edward Frankowski chyba to w Okwi powiedział swego czasu na spotkaniu, że wyście musieli wyjeżdżać, was wyrzucali z Polski na emigrację, ale posyłali za wami dwóch albo trzech, szło za wami, prawda, żeby pilnować, żeby tam nikt nie mógł się skomunikować, żeby nie zorganizować się. I faktycznie, zobaczmy, że gdy nie było tej komuny całej i tej agentury jakiejś tam, która, i tych ludzi takich nastawionych, którzy zadaniowanych, żeby rozbijać, to przecież Polacy potrafili stworzyć i Kongres Polonii, i organizacje polonijne, i harcerstwo, i Związek Nauczycielstwa Polskiego, co oczywiście w realiach Kanady i w realiach Stanów Zjednoczonych zupełnie co innego znaczy niż w realiach Polski powojennej, prawda, kiedy te ZHP w Polsce powojennej w latach 50., 60., 70., czy ZNP to były organizacje komunistyczne, prawda? Natomiast tam zawodą to były właśnie te patriotyczne organizacje, które przechowały te najpiękniejsze tradycje, zapał, etos tego ducha, Rada Nauczycielstwa, czy harcerstwo do dzisiaj zresztą na Wilnie, na Kaszubach, teraz właśnie to o tej porze roku odbywają się turnusy właśnie obozów harcerskich, tam mnóstwo młodzieży z Mississauga, z Side, tam Ontario jest na tych letnich Kaszubach w Kanadzie. No, na Kaszubach kanadyjskich, prawda? No i popatrzmy, że my mamy zdolności być razem. To nie znaczy razem, to nie znaczy być w jednym mundurku, wszyscy chodzą, nie? Czy w jednej organizacji są na komendę, robią to czy tamto. Nie, tych organizacji było więcej, ale potrafiliśmy usiąść razem do stołu i mamy takie zdolności, prawda? Tylko że jest też tak, że to obserwuję też ostatnio, że ciągle gdzieś tam albo się tu sączy jakąś nieufność jednych do drugich, albo z uporem się wkłada takie słowa wytrychy, prawda? Bo rzeczywistość świata jest trudna, my się staramy ją rozumieć, ale jakaś tam uczeń jednego, autora jednej książki przeczytanej, prawda, już tutaj jedynie tylko tak można rozumieć i tutaj jakieś tam jedno, czy dwa, czy trzy słowa wytrychy i już tam, już
kołuje ludzi, prawda? Już się dzielą, już się nie mogą dogadać. Tymczasem no tu Radio Maryja my jakby staramy się też to przezwyciężać, bo Radio Maryja zaprasza na swój program i różnych ludzi i staramy się zapraszać też w miarę możliwości do na takie spotkania różne i też różnych, prawda, ludzi od i specjalistów takich i siakich i o poglądach takich bliższych temu i bliższych innemu i dopiero wtedy można poznać cokolwiek, prawda? Dopiero wtedy można cokolwiek zrozumieć. I to łączy ludzi. Dopiero to zrozumienie łączy ludzi, że przecież my nie musimy ze sobą się kłócić. Ty jesteś w takiej organizacji, wasz cel jest taki, nasz cel jest taki, ale mamy pewne podstawowe rzeczy, w Kanadzie na przykład. Wybory były komunalne, wybory prowincjalne, parlamentarne. Tak różne się rzeczy podziały, że Polonia jako jedna z większych grup etnicznych nie była w stanie wybrać swoich dwóch posłów do parlamentu. I to tu i tam zawsze mówię, że słuchajcie, to jest moment, kiedy powinien być sygnałem alarmowym, zacznijmy od nowa tą pracę, czy kontrolujmy tą pracę właśnie nad jakimś porozumieniem, zjednoczeniem Polonii. Tak, tak, ale jak chodzi o wybory, to może niekoniecznie też jakieś brak jedności, ale też trochę chyba lenistwo, że niestety wiele osób nie idzie na głosowanie, bo uważa, że nie, to i tak się nic nie da zmienić, to już oni za mnie wybiorą, oni zrobią, a tak nie jest też, szczególnie... No ale też ojciec Zbigniewy było w poprzedniej kadencji parlamentu kanadyjskiego, w parlamencie w kanadyjskim w Ottawie było zdaje się 3 albo 4 posłów z Ontario, prawda, bo był Opitz, był Lizoń, był tam ktoś jeszcze. No, ale do tego lenistwa, motywacją do tego lenistwa niektórych było to, a ja i tak na nich nie będę głosował, to po co no, będę szedł? A oni są i tak do kitu, prawda, czy coś tam, nie? Ja tam nie mówię teraz, nie robię kampanii wyborczej temu czy temu, tylko że gdzieś została sprawa bardzo ważna, Polska. Ale ja chciałbym jeszcze nawiązać właśnie do tego, ojcze, co powiedziałeś, do tej spuścizny po PRL-u. Mianowicie, kiedy pracowałem na Ukrainie, to był rok 96, jak wyjechałem, oczywiście człowiek był ciekawy, jak to rzeczywiście w tej komunie takiej prawdziwej było. I pytam człowieka bardzo zaangażowanego w sprawy kościelne, oddanego do końca. Mówię, panie Stanisławie, jak to było? A, proszę ojca. I opowiadam, i opowiada ze szczegółami. I w pewnym momencie nagle zmienia temat. Zmienia temat, mówiąc o zamku, który trzeba by chyba wymienić, bo się zacina. Ja takie oczy robię, o co mu chodzi, ale mówię, ale nie, panie Stanisławie, ale jeszcze jak chodzi o ten... A on tak schował się za mnie i głową kręci, żeby nic nie mówić. I w tym momencie podchodzi z tyłu, za plecami do mnie jego rodzona siostra. Bardzo oddana również Kościołowi. Rok 96, może 7, na ten... I to o coś po prostu pyta. Ma pytanie do mnie jako do proboszcza. No, odpowiedziałem. Ona odchodzi, a on mówi, no proszę ojca, dzisiaj nie można nikomu wierzyć. No i wtedy zrozumiałem, jak wielkie spustoszenie komunizm zrobił, ale przez co? Przez to, że tych ludzi właśnie skłócam. Że jednych na drugich, jak to się mówi kolokwialnie, szczuł. Że ty nie mogłeś mieć zaufania nawet do najbliższej osoby w rodzinie, bo ona mogła na ciebie donieść, ona mogła zdradzić jakąś tajemnicę. No i ci ludzie w takim lęku, zastraszeniu żyli, nie byli po prostu sobą. I to jest chyba właśnie przeniesione przez wiele osób, które są na emigracji, taki niestety sposób, nie wiem, może myślenia nawet, że nie ma tego zaufania, a może rzeczywiście jest coś w naturze niektórych, którzy no, skłócają, no, nie wiem, czego się boją, co chcą przez to osiągnąć. A i tutaj też porównuję właśnie naszych braci, których mamy w parafii, katolików, którzy z Meksyku przyjechali, a więc katolików języka hiszpańskiego, bo takie duszpasterstwo też w parafii mamy. I to nie tylko u nas w parafii, ale w ogóle w tej nacji jest tak, że jeżeli ja coś potrzebuję,
no to zwracam się do tego, który obok mnie żyje, a oni żyją właśnie w takich dużych skupiskach, gdzie jak już jedna rodzina się osiedli, tak zaraz sąsiedzi, nie wiadomo skąd się biorą, albo tam są nasi, tak w cudzysłowie, i tam mieszkają. I oczywiście on wie, że pomoc uzyska, i to bezinteresownie. A jaki jest klucz do tej pomocy? No dzisiaj ja mogę pomóc, ale nie wiem, czy jutro ja nie będę musiał prosić o pomoc. Dlatego ja to robię bezinteresownie. I dlatego mówi się, że to są padrino, że no, taki ojczulek, tak, który, na którego można liczyć. I to każdy tak jest. I to funkcjonuje. Taka niesamowita solidarność tych wielu osób. No ale jak patrzy się z perspektywy czasu i z historii tego narodu, oni praktycznie komunizmu u siebie nie mieli. No, w innych warunkach po prostu wzrastali, żyli w biedzie, oczywiście wyzyskiwani przez wielu, ale to ich jeszcze bardziej mobilizowało właśnie do solidarności. No i to zobaczmy, że to, co złożymy na, właśnie w Polonii, że praktycznie takim jedną ostoją i taką siłą jednoczącą, która daje szansę przezwyciężenia tych podziałów, no to są właśnie duszpasterze, to są kapłani. To są kapłani, którzy też czasami trzeźwym osądem i mocną decyzją potrafią obronić to, co jest polskie. No, to jak mam na myśli chociażby tę sytuację z 2001 roku, kiedy był ten atak na Credit Union. I wtedy pamiętam, ojciec Janusz Bożej, jako też prowincjał wtedy oblatów, mocno tam po prostu trzeba było mocno się postawić przeciwko tym różnym, prawda, takim hochsztaplerom. A oprócz tego, takich momentów takich granicznych, jest ta codzienna, rzetelna, pełna poświęcenia, praca duszpasterska, prawda, dla ludzi, nie? Gdzie jest, zostaniecie w parafii, jest poradnia jakaś tam psychologiczna, jakaś poszukiwania pracy, jakiś tam doradca finansowy, jakiś tam doradztwo małżeńskie i tak dalej. I kiedy ten organizm się tak rozwija, także uważam, że nadal tą taką, no i oczywiście parafia jest taką przystanią, takim oparciem dla wielu tych szacownych, dobrych organizacji polonijnych. Prawda? Także uważam, że nadal, że ta struktura polonijnego duszpasterstwa właśnie no jakoś w miarę jest wolna od tego wszystkiego i to ona daje tam nadzieję i szansę na to, że się wyleczymy z tego, no, delikatnie mówiąc, niewygodnego spadku po słusznie minionym systemie. Radio Maria, wsparciem dla emigracji. Jesteśmy na progu 25. rocznicy powstania Radio Maria. Przeżywaliśmy 25. pielgrzymkę rodziny Radio Maria na Jasną Górę, też 18. pełnoletnią pielgrzymkę do amerykańskiej Częstochowy. Gdy tak prowadzimy te różnego rodzaju dywagacje, nasze obserwacje i wyrażające też naszą świadomość o sytuacji, która jest w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, to od samego początku Radio Maria jest katolickim głosem w naszych domach, a należałoby się zapytać, czy to właśnie nie jest tak, że polskość nie przeszkadza, ale przeszkadza światu nasza katolickość, i czy nie jest tak, że tego ducha polskiego, ducha katolickiego próbuje się w tych układach międzynarodowych rozbić, by no, Polacy nie byli tym nośnikiem potęgi i spadkobiercami świętego Jana Pawła II, Maksymiliana Marii Kolbego, świętej Faustyny w takim rozumieniu niepowierzchownym, kremówek, drewniaków i obrazka Jezufam Tobie na wszelki wypadek, ale tego dogłębnego katolicyzmu wiernego Rzymowi, wiernego Ewangelii, katechizmowi Kościoła katolickiego we wszystkich wymiarach, też w tym wymiarze ochrony życia, bo Mary Wagner, która za niedługo będzie chociażby gościem Radia Maryi Telewizji Trwam w Kanadzie, jest prześladowana i nie jest osobą znaną. No, ja myślę, że ten temat, ojcze Benedykcie, który pytasz, on się bardzo wiąże też z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Bo zauważmy, jak to działa. Jak na razie system prawny w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, konstytucja w Kanadzie tak samo,
gwarantuje wolność, swobodę, prawa, przywileje wszystkim grupom etnicznym. Wszystkim, bez wyjątku. Nie ma tam prawda, jakiegoś tam różnicowania ze względu na religię, na to, na tamto. I jeżeli my jako polska grupa etniczna w Kanadzie, bo taki jest, tak to się nazywa oficjalnie według tamtego prawodawstwa, tej mentalności, będziemy stanowić taką złączoną, zjednoczoną, silną grupę, to chociażby jednym z owoców tego mogłoby być to, że wprowadzimy do parlamentu krajowego 2, 3, 5 posłów, którzy nam przypilnują, żeby takie prawodawstwo dalej było i żeby ono było tak interpretowane. Prawda? Natomiast jeżeli nas podzielą, jeżeli każdy gdzieś zacznie się uganiać jedynie i wyłącznie, czy przetłamszony będzie, prawda, bo tu mortgage trzeba spłacić, bo tu pracę trzeba mieć, bo tu dzieci trzeba wychować, bo to tamto i się przestanie interesować tym życiem takim społecznym na co dzień, no to owszem, no coś tam każdy uciła dla siebie, ale może się za 10, 20, 30 lat obudzić w takim kraju, który mówi, zaraz, ja do nie takiej Kanady emigrowałem, tak? Tylko, że to już nie będzie wtedy czas na głoszenie wspaniałych teorii i reformowanie wszystkich, prawda, wokół siebie w wygodnym fotelu, w zaciszu swojego domu. No tylko to już będzie czas na zastanawianie się i podejmowanie decyzji, czy tu jeszcze być, czy tu jeszcze zostać. Prawda? Natomiast dzisiaj jest czas na to, żeby no, krok po kroku te sprawy nasze polonijne porządkować i żeby także właśnie mieć na uwadze te wyższe sprawy, bo to, że my jesteśmy jedno, to nam przynosi dobre owoce na dzisiaj, ale także to może nam pomóc w zagwarantowaniu sobie w miarę także tego dobrego jakiegoś tej atmosfery porządku prawnego, społecznego, która służy nie tylko Polakom, ale wszystkim mieszkańcom Kanady. Prosimy bardzo, Radio Maryja. I chciałam bardzo pozdrowić wszystkich prowadzących audycję, ojca Pinkosa, dyrektora z Chicago. Ja byłam rok w Chicago i miałam tą przyjemność spotkania się. Miałam bardzo blisko do kościoła, do jezuitów przy Indian Park. Pięknie tam, piękne modlitwy były, piękne spotkania i tam właśnie księdza Pinkosa spotkałam, ojca dyrektora. Byłam na 2 przepięknych pielgrzymkach organizowanych przez Radio Maryja. Byłam w stanie Missouri, tam gdzie są te światełka, nie pamiętam dokładnie tej nazwy, światełka na Boże Narodzenie, Narodzenie Pana Jezusa, coś pięknego tam jest. Byłam jeszcze u Matki Bożej Gaździnej pod Hala, tam na odpuście, na uroczystościach. Przy Indian Parku tych księży jezuitów jest ksiądz Karpiński, któremu bardzo dziękuję, bo naprowadził mnie naprawdę spowiedzi na dobrą drogę. Wszystkim wam, kochani, bardzo dziękuję. Cieszę się, jestem w tej chwili w Polsce. A kto do nas telefonuje? Wczoraj mam radio włączone i bez tego radia nie wyobrażam życia. A jak pani ma na imię? Mam na imię Alina. Dziękujemy, pani Alino. No i pani Alina powiedziała to, o czym tu też mówimy. To polonijni duszpasterze. Tak, i tutaj aby konkretne nazwiska, konkretne miejsca, a więc ośrodek milenijny, jezuicki ośrodek milenijny przy Irving Park w Chicago, gdzie ojcowie jezuici posługują i ojciec Jerzy Karpiński, który też na pewno jest znany naszym telewidzom, bo występował już bodaj 2 albo 3 razy w telewizji Trwam, w tym właśnie programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej. Jest misjonarzem miłosierdzia, w roku miłosierdzia ma ten certyfikat, misję od ojca świętego Franciszka, zaangażowany w duszpasterstwo rodzin i ma, jak rozmawiamy, czy w czasie programu, czy tak indywidualnie, ma naprawdę dużo pracy, a to pokazuje, że rodziny mają po prostu wiele może i trudnych spraw do rozwiązania, a kto najlepiej pomoże? No, jeśli nie ma przyjaciela,
komu możemy się zwierzyć, ten sekret może i swoje problemy wypowiedzieć, to na pewno duszpasterz to zrozumie. Dziękujemy, że tacy duszpasterze są i cieszymy się, że no, jesteśmy potrzebni. Prosimy Radio Maryja, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Irena. Prosimy Pani Irena, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże. Irena z Toronto, dokładnie z parafii Scarborough. Ojciec Jacek, pozdrawiam ojca Jacka. Ojciec Jacek, to znaczy parafię. No, oczywiście. Bardzo pamiętam. Tak, Panie Jacku, ojcu Jacku. I na pewno ojciec mnie pamięta ze Scarborough. Irena, widzieliśmy się teraz ostatnio w Toruniu na konsekracji tego kościoła. No i w ogóle kilka razy w Częstochowie i na różnych jeszcze takich innych uroczystościach w naszym Toronto. Więc właśnie księża polonijni są bardzo potrzebni, z uwagi nawet na to, że nie wszyscy ludzie umieją mówić po angielsku i właśnie dlatego w języku polskim bardzo dobrze, że mamy księży, bo możemy spowiadać się. I właśnie to dużo pomaga, bo gdyby nie było księży w języku polskim, to niektórzy by musieli być długo, nie być może jechać do Polski, czy uczyć się jakoś na siłę tego. Także to jest właśnie bardzo dobrze, że są. I jeśli tak, nie słyszałam wszystkiego od początku, ale jeśli chodzi jeszcze o osoby właśnie w parlamencie Polaków, też potrzeba, bo inne nacje mają, my też powinniśmy mieć, jakaś pomoc też rządowa powinna bardziej być. I następna rzecz, Polacy za granicą jak żyją, ja na przykład oceniam to, że żyją wspaniale, żeby tak polscy ludzie żyli między sobą, jak my żyjemy, jak na przykład w mojej parafii czy w innej parafii. Teraz ostatnio właśnie ojcu Jacku, jak ojciec był właśnie z tą grupą, to były osoby z całego Toronto, z różnych parafii. I te osoby na przykład mnie znały. Mówią do mnie, cześć Irenka, ja znałam tylko 3 osoby, a dużo osób na mnie to powiedziało, ponieważ my spotykamy się na piknikach, w Okwil kiedyś, na pieczonym ziemniaczku, czy też na różnych innych i wtedy my znamy się, bo ja nawet i ołtarze czasem kilka razy dekorowałam. Ja patrzę, no znamy tyle osób, aż byłem bardzo zdziwiony. Mówię, o Basi koleżanka. Także to miło jest i wszyscy znają się, ktoś coś robi zawsze, wszyscy razem. Gdyby tak było w Polsce, gdyby tak w jednej parafii w Polsce ludzie tak się spotykali i tak naprawdę mile, serdecznie spędzali czas, to naprawdę w Polsce byłaby miłość z jednego do drugiego, a tego nie zauważa się. Ja w tej chwili jestem w Polsce, wracam niedługo też do Kanady z powrotem. W każdym bądź razie, jak wygląda jeszcze sytuacja nasza w kościele. Na przykład na przykładzie mego kościoła mogę powiedzieć, mamy chór Gloria Dei, mamy nazarzańskie nutki, który zawsze zajmuje bardzo dobre miejsce. Rodzice dowożą dzieci nawet 50 kilometrów w jedną stronę. Moja siostra dowoziła swoje dzieci dwójkę 50 kilometrów w jedną stronę na próbę, w niedzielę później znów na mszę. Ja na przykład mam do kościoła 17 kilometrów. To też jest dużo, bo przeważnie tak mamy. Kto ma blisko, to blisko. Jeździ się nawet 3 razy w tygodniu. Jeździ się pierwszy piątek, pierwsza sobota, niedziela. I jeszcze czasem jakaś uroczystość jest. Polacy chodzą do kościoła i to jest naprawdę bardzo piękne. I teraz nazaretańskie nutki, pięknie. Harcerstwo też w mojej parafii jest, które też pięknie rozwija się. Mają właśnie na tych Kaszubach, który tak nazywamy, region taki, tam jest miejscowość Widno. Polacy przenoszą nawet te swoje, mogę tak powiedzieć, tradycje różne, nazwy, nawet nazwy ulic na Kaszubach są od nazwisk polskich. Cmentarze są z nazwiskami polskimi już od dawna, bo przecież na Kaszubach mamy ten najstarszy kościół i tam jeździmy przyjadą zawsze w Niedzielę Miłosierdzia. Wszyscy jedziemy, z każdej parafii jest autobus, jedziemy, spotykamy się, jest wspaniały obiad. Jest naprawdę bardzo miło. Czasem może jest zimno, ale jest fajnie. Jedziemy do Montrealu, do Świętego Józefa również. Radio Maryja organizuje bardzo dużo pikników w różnych stronach. Może tak teraz to ja tak akurat nie bywam, bo jestem już tak trzeci raz w Polsce akurat latem, to tak nie bywa, mi to nawet dosyć długo, ale wiem, że są
mamy święcone, mamy opłatek, mamy święto dziękczynienia. Rocznice nawet takie różne obchodzimy i bardzo dużo jest i z Radia Maryja i nie tylko, ale w parafiach mamy jeszcze swoje różne święta, bo mamy i Andrzejki, i Sylwestra, i zabawa karnawałowa, no i jeszcze może wiele innych, różne takie obiady, także naprawdę spędzamy czas bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, czy czegoś jeszcze tak by może nie... No wszystkiego się, pani Ireno, wszystkiego się nie da opowiedzieć, ale, tak? Ale właśnie to jest to, że warto się być razem, warto się spotykać i no, na pewno my to wynieśliśmy też z Polski, prawda, ze swoich parafii, no także to mamy także w Polsce może jest troszkę inna specyfika. Ale także są, no są, generalnie są parafie i żywotne i się wiele dzieje, są gorliwi kapłani. Natomiast to, co jest także taką specyfiką, o czym też pani tutaj powiedziała, bo to jest też i o czym żeśmy mówili, to jest ta sala parafialna w większości kościołów i ona funkcjonuje w ten sposób, że jak na Skarborą, na przykład po każdej mszy świętej w niedzielę, czy to jest 8.30, czy 9, czy 10, czy 12.30, schodzimy sobie na dół, siadamy razem przy stole na kawie, na cieście, na bigosie, czy tam jakieś flaczki kolumbusy przygotują, prawda, czy tego, no i sobie rozmawiamy, jeszcze wymienimy swoje uwagi, jesteśmy razem i czasami nawet się